tym 105, ale nie wiem jak to będzie. On jedzie jeszcze inaczej. No. Następny przystanek. Muzeum Powstania Warszawskiego. To są Państwo Muzeum. Takie wycieczki po obiedzie, takie spacery po obiedzie, są bardzo porządne. Następny przystanek w Broni. Przystanek na żądanie. O, napisane Muzeum Powstania Warszawskich. I on teraz skręca z powrotem, że zmienili trasę. On tam prosto powinien, a teraz no chcąc do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego jechać, musi tak kruczyć. No i te oczywiście budyneczki, które nie wiadomo co przypominają. Jedziemy. Stare kamienice przez stare trupy stołecznego miasta Warszawy. Także Prawo i Sprawiedliwość jest tu. Nie ma żadnych prawych, nie ma żadnych prawosławnych. Tylko są tacy, jak to mówią, cwaniacy. Dla mnie to wiesz. Dziadygi, bo taka dziadyga wskoczyła do tramwaju i kaszle, biegnie przez cały ten i specjalnie kaszle, tak, bo to nie musi być koniecznie chore, jak już to omawiałyśmy, i kaszle prądki po wszystkich rozsiewa. No to przecież jest obrzydliwe. I taki dziadek. Przystanek na żądanie. Jakaś broń. Wronia. Bo to zamiast powiedzieć wronia, to on mówi broń, broń. Broń, broń. Także proszę Państwa, radio Kończyta, no i te wieżowczyki coraz starsze, coraz bliższe centrum, coraz mniejsze, a my jedziemy już do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Mamy wspaniałe wycieczki. Dzisiaj po obiedzie tego takiego szalonego dnia. Jedna baba to pytała się i tak nad uchem mi trochę stanęła. Och, czy ta starówka to jeszcze jest? Czy ta starówka to jeszcze jest? Ja mówię, będę musiała się spytać Małgi Kubiak, czy ta starówka to jeszcze jest. Będę myślała, musiała się jeszcze spytać Małgi Kubiak, czy ta starówka to jeszcze jest. Gdy nadaje nasze radio, to KPN Euro, Kącita, Barbie Baby, Langstrom Extra. To są minutówki Radia Kącita. I niech Państwo się popatrzą na rowery. Jaki to sens jest trzymać te rowery w takim mrozie?